Bitcoin spada, a tymczasem 650 amerykańskich banków i unii kredytowych wchodzi w kryptowaluty. Senator Stanów Zjednoczonych mówi, że Bitcoin powinien być częścią portfela emerytalnego. George Soros prawdopodobnie zaczyna handlować bitcoinami, ale jest też sporo negatywnych wiadomości, o których możesz usłyszeć w tym odcinku. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają... Cześć ponownie, Karol z tej strony i dzisiaj przychodzę do Was z nowym odcinkiem. Co się dzieje z Bitcoinem i kryptowalutami na świecie? Wyszło ostatnimi czasy bardzo dużo informacji. Niestety dosyć sporo negatywnych, co też widać na rynku. Bitcoin dzisiaj kosztuje 33 582 dolary i jest prawie na 3,5% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak i oczywiście za Bitcoinem podążają wszystkie altcoiny, a na pewno duża większość altcoinów, które są na czerwono. Mamy tutaj niektóre na zielono, jednak to nie są duże plusy. Na przykład Dogecoin 0,6, Solana 3,5% i kilka innych też jest na zielono. Jak spojrzymy sobie na TradingView, to możemy zobaczyć, że przedwczoraj mieliśmy fajne odbicie do poziomu 36 669 dolarów, ale dzisiaj niestety spadliśmy z powrotem do ponad 33 tysiąców dolarów. Jak możemy zobaczyć, zaznaczymy sobie ten okres. Do dzisiejszego dnia, od przedwczoraj, Bitcoin spadł ponad 11%. Oczywiście nie jest to dobra informacja. Ewidentnie widzimy tu, że mamy trend spadkowy, o ile oczywiście wierzyć trendom i analizie technicznej. A jak sobie przejdziemy na wykres BTC/USD short, który pokazuje, jaką ilość shortów, jak dużo shortów jest założonych na Bitcoinie, to też nie widzimy specjalnie optymizmu na rynku. Nie ma dużo tych shortów, a jeżeli są takie świece, jak tutaj na przykład 6, 7, 8, 9, aż do 15 czerwca były cały czas wzrosty shortów na Bitcoinie. I sprawdźmy, jak to oddziaływało na rynek. Mamy 14 czerwiec, do 14 czerwca cena cały czas rosła. Im bardziej cena rosła, tym więcej tych shortów było. I później zaczęliśmy duże spadki. I te wszystkie shorty zostały tu pokasowane. Ale zostawmy wykres na TradingView, przejdźmy do coinmarketcap.com. Jak możemy zobaczyć, Bitcoin w ciągu ostatnich 7 dni jest prawie na 2% minusie. A co ciekawe, ETH jest na prawie 7% plusie w ciągu ostatnich 7 dni. Dzisiaj jest niecałe 2% na minusie, co bardzo dobrze świadczy o ostatniej stabilności ETH. I takim trochę odizolowaniu się od ceny, może nie od ceny, ale od trendów spadkowych czy tam wzrostowych Bitcoina. Co nie jest ciekawym wskaźnikiem, możemy popatrzeć na market cap i jego ilość cały czas spada. Dzisiaj mamy 1 378 884 000 i tu ewidentnie mamy trend spadkowy. Przejdźmy sobie na wykres samego market capu. Tutaj ten wykres sobie trochę przybliżymy. I jak widzimy, od praktycznie 12 maja mamy cały czas trend spadkowy na market capie. A jeżeli jesteś dłużej w świecie kryptowalut albo masz IQ powyżej 40, to dobrze pewnie wiesz, że jeżeli nie ma pieniędzy na rynku, to ta cena nie ma za bardzo z czego urosnąć. Dominacja Bitcoina na dzień dzisiejszy wynosi 45,9% i od paru dni, dokładnie od 7 czerwca, mamy cały czas wzrost dominacji. Nie są to bardzo duże wzrosty. W porównaniu do tych z 2017 to są praktycznie znikome. Dlatego tutaj o dominację bym się raczej nie martwił, a jeżeli jesteś dłużej na moim kanale, to zapewne wiesz, że siedzę głównie w altcoinach. Jeżeli już o kanale mowa, to zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania kanałów. Zostawiajcie komentarze, zostawiajcie pytania. W następnych odcinkach będę na nie odpowiadał, o ile oczywiście będę znał odpowiedź. Tak jak powiedziałem przed intro, mamy parę dobrych informacji, ale też dosyć dużo złych, o których zaraz Wam opowiem. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących
i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcję, jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Pierwszą i zarazem bardzo dobrą informacją jest to, że 650 amerykańskich banków i unii kredytowych gotowych jest do oferowania zakupów Bitcoina. I w tym artykule możemy przeczytać, że firma zarządzająca aktywami cyfrowymi New York Digital Investment Group i korporacja zajmująca się płatnościami korporacyjnymi National Cash Register połączyły wysiłki w celu ułatwienia masowej ekspozycji na kryptowaluty, umożliwiając 650 amerykańskim bankom społecznościowym i spółkom kredytowym oferowanie zakupów Bitcoina. Dzięki ich współpracy instytucjom finansowym, które mają dość obserwowania zakupów kryptowalut dokonywanych z ich kont na giełdach zewnętrznych, oferuje punkt wejścia na rynek, na którym chcą konkurować. W skrócie, wszystkie te banki oraz instytucje finansowe będą teraz oferować kryptowaluty bezpośrednio na swoich platformach, aby nie korzystać z zewnętrznych giełd. Jak możemy tu przeczytać, 24 miliony wszystkich klientów. Aplikacje mobilne specjalnie zbudowane przez dostawcę płatności NCR pozwolą na handel kryptowalutami do około 24 milionów klientów, oferując im szybki pas do kupowania i wydawania bitcoinów na ich istniejących kontach. 135-letni gigant płatności z siedzibą w Atlancie jest mocnym wyznawcą korzyści i strategicznego zastosowania krypto według prezesa NCR do spraw bankowości cyfrowej Douglasa Browna. I jak powiedział, odnosi się to do naszych relacji bankowych, o czym świadczy New York Digital Investment Group, a także wśród sprzedawców detalicznych, restauracji i tym podobnych. Od marca 2020 roku akcje NCR wzrosły o prawie 240% wraz z nadejściem zasad pandemii i kwarantanny, które zmusiły wiele banków do zamknięcia swoich fizycznych oddziałów, jednocześnie zwiększając ekspansję dostawców usług technologii finansowych. Firma prowadzi działalność w 160 krajach, oferując usługi do bankowości od bankowości cyfrowej po bankomaty i kioski restauracyjne. Jest to bardzo dobra wiadomość i wyszła ona dzisiaj, czyli 1 lipca. Szkoda, że rynek w ogóle na to nie zareagował i mamy ponad 4% minus na Bitcoinie. Ale jakby tego było mało, z USA Cynthia Lammis, senator Stanów Zjednoczonych, mówi, że Bitcoin powinien być częścią portfela emerytalnego. We wtorkowym wywiadzie dla agencji informacyjnej CNBC senator USA Cynthia Lammis powiedziała, że Bitcoin i inne kryptowaluty powinny być częścią portfela emerytalnego wraz z innymi aktywami, ponieważ są dobrym sposobem przechowywania wartości. Oraz powiedziała, dobrze, chciałabym, aby kryptowaluta taka jak Bitcoin stała się częścią zróżnicowanej alokacji aktywów, które są wykorzystywane w funduszach emerytalnych i innych możliwościach oszczędzania na przyszłość. To oczywiście nie wszystkie jej słowa i żadna gra ze strony Lammis. We wtorkowym wywiadzie ujawniła, że posiada ponad 5 bitcoinów, a jej pierwszy zakup był, gdy cena bitcoina wynosiła zaledwie $330. Tymczasem Lammis powiedziała, że chciałaby, aby w życiu codziennym częściej przyjmowano największą na świecie kryptowalutę, a nie tylko spekulacje. A użycie bitcoina już zaczyna się dziać. W zeszłym miesiącu Salwador zalegalizował bitcoina jako prawny środek płatniczy w kraju, ze szczególnym naciskiem na sieć Lightning do przetwarzania płatności i ułatwiania przelewów. Inne kraje, takie jak Panama i Paragwaj, żonglują własnym zestawem przepisów, aby uwzględnić bitcoina i inne kryptowaluty jako część szerszej gospodarki. Jest to również bardzo dobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, jednak nie tylko dobre wiadomości stamtąd płyną. Z jednej strony Cynthia Lammis chwali bitcoina, z drugiej strony kongresman Bill Foster twierdzi, że uprawnienia sądowe muszą zdemaskować użytkowników kryptowalut i odwrócić nieuczciwe transakcje. Kongresman USA Bill Foster
zasugerował, że sądy muszą być w stanie wycofać blockchainy za pomocą tylnych drzwi kryptograficznych podczas wirtualnego wydarzenia zorganizowanego przez Axios 29 czerwca. Foster, który współprzewodniczy kongresowi blockchain, twierdzi, że sądownictwo powinno mieć uprawnienia do deanonimizacji użytkowników kryptowalut i odwracania fałszywych lub błędnych transakcji. Oczywiście z odwracaniem fałszywych lub błędnych transakcji zgadzam się jak najbardziej ze względu na bardzo dużą ilość oszustw kryptograficznych, które są niestety w tym świecie, na tym rynku. Jednak deanonimizacja jest praktycznie niemożliwa i wątpię, że do czegoś takiego dojdzie. A już na pewno będzie się to kłóciło z paradygmatem kryptowalut. Ale z USA mamy kolejną nieciekawą wiadomość, mianowicie kongresman Brad Sherman twierdzi, że wolałby pozwolić ludziom kupować losy na loterię niż kryptowaluty. Podczas przesłuchania 30 czerwca, którego gospodarzem była podkomisja nadzoru House Financial Services, przedstawiciel Brad Sherman nazwał kryptowaluty wysoce niestabilnymi. Sherman twierdzi, że wolałby pozwolić ludziom obstawiać zakłady na giełdzie lub w kalifornijskiej loterii. Zastanawiam się, jaką on widzi różnicę na giełdzie papierów wartościowych czy Forexu i na giełdzie kryptowalut. Uważa, że kryptowaluty nadają się tylko do obchodzenia wytycznych Know Your Customer i unikania podatków, dlatego należy je zamknąć. Dziwne, że tak uważa, z racji tego, że w każdym ICO na każdej giełdzie niestety musisz przechodzić KYC, czyli tak zwane Know Your Customer. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę na obawy związane z ryzykiem, jakie kryptowaluty stanowią dla osób fizycznych i szerszego systemu finansowego. Czyli tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ludzie nie mogli inwestować w kryptowaluty, nie chodzi o to, że Sherman obawia się, że ludzie stracą na kryptowalutach, tylko o to, że zaszkodzą szerszemu systemu finansowemu. A to jest właśnie paradygmat kryptowalut. A tu znalazłem dla Was też taki ciekawy artykuł, który mówi, że według danych dostarczonych przez Arbor Data Science aktywność wyszukiwania związana z terminem krypto nadal spada w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem alternatywy takie jak opcja kupna i przetłumaczmy to na spread byka zyskują na popularności, co oznacza, że apetyt inwestorów na ryzyko jest nadal wysoki. A tę grafikę, ten wykres zostawiam dla Was do przeanalizowania. Wszystko na nim dokładnie widać. Kolejnym też nieciekawym newsem z ostatnich dni jest to, że inwestorzy instytucjonalni, pomimo tego, że MicroStrategy cały czas dokupuje bitcoiny, to ogólnie inwestorzy nie kupują już bitcoina, który jest teraz warty o połowę mniej niż jego all-time high. Według danych dotyczących salt BTC, będących w posiadaniu głównej giełdy Coinbase, w ostatnich tygodniach nie doszło do masowych zakupów. Pomimo notowań bitcoina do dolara na poziomie ponad 50% straty od ostatniego all-time high, wśród wielu inwestorów zainteresowanie zakupem jest zadziwiająco niewielkie. Niezależnie od tego, czy detaliczna, czy instytucjonalna, dodanie bitcoina do portfela wydaje się po prostu nieatrakcyjne jak wcześniej, nawet z rzucającym się w oczy rabatem. Saldo bitcoina Coinbase odnotowało kolejne spadki przez cały 2021 rok. Trend był spójny do momentu kapitulacji cen w połowie maja, kiedy wypłaty wyraźnie się zatrzymały. Od tego czasu Coinbase odnotował jedynie niewielkie spadki swoich rezerw bitcoina, co oczywiście oznacza, że klienci nie chcą już bitcoina kupować, pomimo tego, że jego cena jest bardzo niska. Bardzo niska oczywiście w odniesieniu do jego all-time high. Oraz kolejną nieciekawą wiadomością jest to, że wszystkie główne farmy wydobywcze bitcoina właśnie zostały zamknięte w chińskiej prowincji Yunnan. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest zła wiadomość, z drugiej strony można powiedzieć, że to jest dobra wiadomość, ponieważ jeżeli wszystkie kopalnie będą umieszczone albo bardzo duża większość w Chinach, oznacza bardzo słabą albo nawet brak decentralizacji sieci Bitcoina. Kevin Tsang, chyba tak to się czyta, wiceprezes firmy Foundry, zajmującej się wydobywaniem kryptowalut, twierdzi, że wszystkie główne farmy wydobywcze Bitcoinów zostały zamknięte w Yunnan, najbardziej wysuniętej na południowy zachód prowincji Chin. Według Tsanga rząd nasilił represje u progu setnej rocznicy komunistycznej partii Chin, która będzie obchodzona 1 lipca. Na początku czerwca państwowy outlet China Star Market poinformował, że biuro energetyczne w Yunnan
nakazało kontrolę farm górniczych, ale nie posunęło się do wydania ogólnego zakazu. Jednak cytowane w artykule źródło twierdzi, że w województwie potencjalnie mogą zostać zamknięte wszystkie farmy górnicze. Sichuan, Qinghai, Mongolia Wewnętrzna również zakazały wydobywania bitcoinu, skutecznie eliminując cały przemysł w Chinach. Cang oszacował, że aż 90% wszystkich górników kryptowalut wyłączy się do końca tego miesiąca. To na pewno nie jest dobra wiadomość. W Chinach górnicy, w Korei giełdy. Południowo-koreańskie giełdy kryptowalut obawiają się rządowych regulacji dotyczących kryptowalut. W Korei Południowej trwają dyskusje na temat regulacji kryptowalut. Najnowsze sygnały ze strony rządu Korei Południowej budzą pewne obawy wśród giełd południowo-koreańskich. Uważają, że swoimi posunięciami rząd próbuje nałożyć surowe ograniczenia na giełdy i ograniczyć wykorzystanie kryptowalut. Z kolei władze Korei Południowej nie chcą na stałe zakazać kryptowalut, ale apelują o środki regulacyjne. W aktywach cyfrowych widzą pewien stopień zagrożenia dla schematu finansowego i możliwy udział oszukańczych schematów. No oczywiście to jest prawda, oszustw jest bardzo dużo i oczywiście kryptowaluty są po to, żeby zlikwidować scentralizowane systemy finansowe. A tymczasem, jeżeli mówimy już o oszustwach, to po największym oszustwie w historii z udziałem Bitcoina, RPA działa w celu zaostrzenia przepisów dotyczących kryptowalut. W ciągu ostatnich kilku lat naród zaobserwował serię oszustw kryptograficznych, w tym dwa największe oszustwa z udziałem Bitcoina w historii. Pierwszy z nich miał miejsce w 2020 roku, kiedy upadek Mirror Trading International, tradera kryptowalut, spowodował straty w wysokości około 1,2 miliarda dolarów w Bitcoinie, a drugi zaś był zaledwie kilka miesięcy temu. AfriCrypt, afrykańska giełda kryptograficzna, uciekła z 3,6 miliarda dolarów w Bitcoinie, które jest popularnie określane jako największe oszustwo w historii. Po tych oszustwach regulatorzy RPA postanowili podjąć działania i zaostrzyć przepisy dotyczące kryptowalut w kraju zgodnie z raportem Bloomberga. I jak zwykle zgadzam się z tym, że przepisy powinny być na tyle jasne, organy ścigania na tyle mieć narzędzi, żeby wychwytywać te oszustwa, ale ciągłe zaostrzanie przepisów będzie prowadziło do tego, co jest na przykład w Polsce, że giełdy będą albo bankrutować, albo uciekać do innych krajów, żeby tylko mogły działać. Oraz kolejne regulacje, tym razem z Francji. Villeroy, Bank Francji, mówi, że Europa powinna jak najszybciej uregulować kryptowaluty. Francja jest jednym z najbardziej postępowych krajów, jeśli chodzi o waluty wirtualne. Na przykład w 2019 roku francuski parlament zatwierdził ustawę umożliwiającą firmom zajmującym się kryptowalutami licencjonowanie przez AMF, Krajowy Organ Nadzoru Finansowego. Teraz Villeroy z banku centralnego zwrócił się do Unii Europejskiej o pilne uregulowanie przestrzeni kryptowalut. Wniosek ten opowiada się za uregulowaniem kryptowalut w ciągu jednego lub dwóch lat. W przeciwnym razie grozi to utratą suwerenności monetarnej Europy. Gubernator Banku Francji nakreślił, w jaki sposób kryptowaluty odgrywają coraz większą rolę na rynkach finansowych. Na przykład wykorzystanie pieniądza fiducjarnego zmniejszyło się we wczesnych stadiach pandemii COVID-19, co zdaniem Villeroya może sprawić, że pieniądze banku centralnego staną się nieistotne. W związku z tym sugeruje, w nadchodzących miesiącach Unia Europejska powinna przyjąć ramy regulacyjne. Pomijając to, Villeroy ostrzegał w przeszłości przed prywatnymi aktywami cyfrowymi, takimi jak stablecoiny. A na początku tego roku Bank of France z powodzeniem przeprowadził pilotaż CBDC. No i kto tu teraz czego oczekuje? Wykluczając kryptowaluty, wprowadzą w cudzysłowie oczywiście swoją kryptowalutę, swojego stablecoina na rynek zamiast euro. Czyli z jednej strony uregulowanie kryptowalut, a z drugiej strony wypuszczenie swojej państwowej kryptowaluty. A natomiast Tajwan 1 lipca wprowadzi nowe zasady AML dla giełd kryptowalutowych. Tajwan ma wprowadzić nowe przepisy dotyczące prania pieniędzy, które wejdą w życie od 1 lipca, aby jeszcze bardziej zwiększyć wymagania AML na giełdach kryptowalut działających na wyspie. A niektóre z tych wymagań to raportowanie do Komisji Nadzoru Finansowego Tajwanu wszystkie transakcje powyżej
równowartości 17 900 dolarów. Giełdy będą musiały spełnić wymagania dotyczące znajomości klienta, czyli KYC. Jednak trzy największe giełdy kryptowalut w Tajwanie, takie jak ACE Exchange, Maincoin LTD oraz BitoPro, nie muszą się o to martwić, ponieważ mają KYC wdrożone już w swoich regulacjach. Więcej regulacji niestety nie można znaleźć. Zobaczymy, co oni jeszcze wymyślą. W jednym z ostatnich filmów mówiłem Wam, że Meksyk chce oferować usługi Bitcoina w swoim głównym banku, jednak teraz wstrzymuje plany, aby oferować te usługi. Wygląda na to, że rząd meksykański nie jest zainteresowany tym, by stać się kolejnym narodem Bitcoin, ani nie chce, aby jego prywatne banki szły tą drogą. Sekretarz finansów i kredytu publicznego rządu Meksyku Arturo Herrera Girtes udostępnił na swoim koncie na Twitterze oficjalne oświadczenie Krajowego Banku Centralnego, Ministerstwa Finansów oraz Narodowej Komisji Bankowości i Papierów Wartościowych, meksykańskiego odpowiednika SEC w Stanach Zjednoczonych, mówiąc, że wirtualne aktywa nie są uważane za pieniądze zgodnie z obowiązującym prawem i że bankom nie wolno w żaden sposób operować kryptowalutami. I napisał: instytucje finansowe w kraju nie są upoważnione do wykonywania lub oferowania operacji publicznych z wirtualnymi aktywami, takimi jak Bitcoin, Ether, XRP i inne, w celu utrzymania zdrowej odległości między nimi a systemem finansowym. Dużo w tych ostatnich newsach jest na temat ochrony systemu finansowego różnych państw. No i oczywiście oświadczenie ostrzega, że osoby, które próbują oferować jakiekolwiek produkty związane z kryptowalutami, będą podlegać sankcjom prawnym zgodnie z kodeksem karnym i innymi normami. Także kolejna nieciekawa wiadomość z Meksyku. A tymczasem w końcu jakaś dobra wiadomość i fundusz George'a Sorosa podobno zaczyna handlować Bitcoinem i być może innymi kryptowalutami. Pamiętajcie, że są to tylko spekulacje. Soros Fund Management, prywatna firma inwestycyjna miliardera George'a Sorosa, podobno handluje bitcoinami w ramach szerszej eksploracji aktywów cyfrowych. Według dwóch źródeł zaznajomionych z tą sprawą donosi The Street. Oczywiście te dwa źródła są anonimowe, oczywiście nikt nie może tego potwierdzić, ale jeżeli okaże się to prawdą, to możemy mieć ładne odbicie na Bitcoinie. A na koniec parę ciekawych faktów z Wielkiej Brytanii i tak generalnie nie wiadomo do końca, o co chodzi. Pierwsza informacja mówi, że Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, otrzyma ostrzeżenie brytyjskiego regulatora finansowego. FCA orzekł, że firma nie może prowadzić żadnej działalności regulowanej w Wielkiej Brytanii. Poradził również ludziom, aby uważali na reklamy obiecujące wysoki zwrot z inwestycji w kryptowaluty. Rynek w ogóle nie zareagował na te informacje. Zresztą Wielka Brytania nie jest dużym państwem i nie przynosi jakichś ogromnych zysków, a na pewno już nie dla Binance'a. Jednak jeszcze w ten sam dzień wyszedł artykuł, że brytyjski regulator FCA ma ogromny problem z brakiem siedziby Binance i FCA powiedziała, że jej ostrzeżenie konsumentów dotyczące Binance było oparte na obawach związanych z AML i nie jest zakazem. I niby możemy wywnioskować, że obywatele Wielkiej Brytanii nie mają się czego obawiać, jednak następny news, jaki wyszedł na temat Wielkiej Brytanii, to że klienci Binance borykają się z rozległą przerwą w wypłacie funta. I tak właśnie jest. Jeszcze przedwczoraj pisałem z moim kolegą, który mieszka na wyspach Wielkiej Brytanii i powiedział mi, że na początku zablokowali przelewy bankowe w jedną i w drugą stronę, czyli na giełdę oraz z giełdy. A jeszcze przedwczoraj można było kupować kryptowaluty za pomocą karty, jednak właśnie w tym dniu nawet płatności za pomocą karty przestały być aktywne dla użytkowników z Wielkiej Brytanii. Ciekawe, jak to się skończy. Nie wiadomo, co z tego wyniknie, jednak jak można było zobaczyć na TradingView, w tych datach nic takiego się nie wydarzyło, rynek w ogóle nie zareagował na te informacje, a pierwsza informacja o zakazie handlu na Binance w Wielkiej Brytanii wyszła bodaj w ostatnią niedzielę. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zostaw jakiś komentarz dla większych zasięgów. Jeżeli masz jakieś pytania, na które będę mógł Ci pomóc, będę mógł odpowiedzieć, to zostaw je w komentarzu oraz zapraszam do subskrypcji tego kanału. Na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.